Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Rozsiądźcie się, moi drodzy. Witam wszystkich też nowo przybyłych. Bardzo się cieszę, że wszechświat mój rozszerza się i odnajdujemy się wzajemnie, więc wszystkich nowych Państwa bardzo serdecznie witam. Witam też osoby, które idą ze mną już od lat i siedzimy sobie tutaj we własnym towarzystwie. Dziękuję bardzo za wszystkie komentarze, kochani. O czym dzisiaj? No, tak jeszcze w głowie mam niesprecyzowany temat, ale zaraz się, tak wiecie, wyciszę, osadzę i zaraz pociśniemy sobie konkretny temacik. Ale zanim to, chcę się z Państwem podzielić sytuacją, która zaistniała przed chwilą. Chciałam wywietrzyć pokój na chwilę, a potem zamknąć okno. I moje koty, trzy, usiadły sobie w oknie, bo ładna pogoda, jest ciepło. I tak mi było, wiecie, trochę szkoda zabierać ich z tego świeżego powietrza. Więc powiedziałam mężowi, żeby użył trochę, wiecie, jak to się mówi, takiego spisku i podstępu. Wziął trochę karmy i przeprowadził kotki z tego pokoju do sąsiedniego, gdzie otworzył im okno i mogły sobie tam siedzieć. Ale słuchajcie, koty podstęp wyczuły, a one uwielbiają tutaj ze mną siedzieć i nagrywać ze mną audycję. I zamiast przejść do drugiego pokoju na okno, to wszystkie pochowały się po poduszki. No i słuchajcie, to mnie tak rozbawiło, tak zacieszyło i tak uradowało i właściwie dało mi dużo do myślenia, że właśnie my wszyscy jesteśmy teraz w takim okresie naszego życia. My wszyscy, którzy chcą, którzy pracują nad sobą, którzy zamykają okres, gdzie używało się mechanizmów ochronnych, żeby nie widzieć rzeczywistości, albo żeby ją upiększać, albo żeby ją deformować w swoim umyśle. No i właśnie te koty dzisiaj mi pokazały, że to jest czas dla tych osób, ze mną włącznie, że już nie będziemy się nabierać na różne triki rzeczywistości zewnętrznej, tylko rzeczywiście świat w tej chwili, przynajmniej w naszej percepcji osób, które pracują nad sobą, naprawdę rozdziela się. Następuje ogromny rozłam między tym, co znaliśmy, co przeżyliśmy, co przeszliśmy, jakie relacje układaliśmy, dokąd chcieliśmy dojść, gdzie doszliśmy. To się już nie, w ogóle nie zgadza, nie zgadza się z tym, co po tym rozłamie nas będzie czekało. A co po tym rozłamie nas będzie czekało? No właśnie, nowe wzorce na rzeczywistość, nowe funkcjonowanie bez mechanizmów zaciemniania rzeczywistości, uciekania od odpowiedzialności. Będzie czekało samodzielne i samowystarczalne życie. A do tego jest przede wszystkim potrzebne to, co mówiłam kilka audycji wstecz, o oddzieleniu się od rzeczywistości rodzinnej i zindywidualizowaniu, spersonifikowaniu swojego życia, czyli nadaniu swojemu życiu swojego indywidualnego toru rozwoju i doświadczeń absolutnie oddzielnych od tych, które zaproponowały nam rodziny urodzeniowe. No i teraz koty się kręcą, układają się na łóżku, bo poczuły się bezpiecznie, że sobie ze mną siedzą, że nie muszą stąd wychodzić. One po prostu z Państwem co niedziela uwielbiają być w jednej przestrzeni. Okej, dobrze, super. O czym dzisiaj? Dzisiaj, moi drodzy, o dość trudnym temacie, który trzeba wziąć na warsztat do obserwacji, ponieważ ten temat właśnie pozwoli nam już tak raz na zawsze spersonifikować swoje życie, czyli ułożyć, albo inaczej, ułożyć to nie, odnaleźć plan na to swoje indywidualne życie. Ale zanim to nastąpi, zanim my przejdziemy naprawdę dwoma nogami
przez rozłam, w którym teraz jesteśmy, więc jedną nogą tu, drugą nogą tam. Dlatego odczuwamy ogromny chaos i taką dezorientację, zanim przejdziemy naprawdę na własne przestrzenie zgodne z DNA istoty, nie człowieka, tylko istoty, którą jesteśmy wielowymiarową, to mam wrażenie, że jeszcze ten ostatni temat, chyba najcięższy temat, jest zostawiony na sam koniec, żeby się przyjrzeć jemu. Dlaczego tak jest, że najcięższy temat na koniec? No dlatego, że jest najcięższy, że fajnie, że ten proces idzie od takich, można by było powiedzieć, najłatwiejszych tematów, którymi możemy się zająć, bo psychika nasza jest na to gotowa, do najtrudniejszego takiego tematu w mojej percepcji i moim zdaniem, ponieważ jest to temat, który jest mi bardzo bliski, to nie jest tak powiedziane, ale odczułam go na swojej skórze, więc w mojej percepcji jest to temat najcięższy, najbardziej wkodowany blisko naszego rdzenia istoty wielowymiarowej. Otacza bardzo silnie energią właśnie ten temat, żeby się nie dogrzebać do tego rdzenia DNA istoty. I dlatego jest najcięższy, ponieważ najbardziej ukryty, najdłużej aktywny w naszych życiach i wydaje mi się, że w mojej percepcji oczywiście najbardziej taki bolesny, żeby oderwać go od tego naszego rdzenia istoty wielowymiarowej. Więc jaki to temat? Temat, który psychologia nazwała takim słowem parentyfikacja. I po polsku, na polskie tłumaczenie to jest po prostu zamiana ról. Rodzice rezygnują, w skrócie powiem, rezygnują z roli rodzica, natomiast dzieci przejmują rolę rodzica nad własnymi rodzicami lub rodzeństwem. Zamiana ról, ale nie jest to zamiana ról dobrowolna, kiedy to dziecko świadomie godzi się i mówi tak, no dobrze, to moi rodzice są nieporadni, nie potrafią mnie ochronić, chronić, zaproponować życia lub alternatyw, nie pokazują wzorców. No więc ja tak naprawdę, ja jako dziecko jestem zmuszona zająć się sobą. To by było pół biedy, ale jestem zmuszony do tego, żeby zająć się również nieporadnymi rodzicami z różnych powodów. Nieporadnymi. Tych powodów jest mnóstwo. I do zamiany ról dziecko jest zmuszone. Czyli parentyfikacja jest agresją wobec dziecka, bo przymusza dziecko do wzięcia odpowiedzialności za coś, pod czym się na pewno ugnie. Na pewno mu się to nie uda. Będzie zmuszone przez rodziców do przeżywania wiecznej frustracji, upadków, braku sukcesu i do tego wyrobi sobie, i tu przechodzę do tego rdzenia, tego programu, wyrobi w sobie przekonanie, że nie jest dość dobry, że nie radzi sobie, że musi coś robić źle, skoro nie wychodzi, i że odpowiedzialność za to, że jest źle, spoczywa na nim. Więc gloryfikuje rodziców, odbierając im odpowiedzialność za to, że oni są niewydolni, że oni są złymi rodzicami, a przenosi ten myślokształt na siebie i odpowiedzialność na siebie, że ono jest złym dzieckiem, bo nie może poradzić sobie z rzeczywistością, bo jeśli byłoby dobrym dzieckiem, to rzeczywistość jego wyglądałaby inaczej. Rodzice by się inaczej wobec niego zachowywali, by go kochali. Jeśli to się nie wydarza, umysł dziecka jest bardzo prosto skonstruowany, idzie na skróty i wytwarza sobie bardzo szybko przekonanie, że jest złym dzieckiem. I to przekonanie bardzo głęboko jest
ukrywane i skrywane w głębi, i to przekonanie nienawiści do siebie, braku szacunku do siebie, braku miłości do siebie ze względu, że nie było dość dobre, żeby udźwignąć sytuację, staje się wewnętrznym rdzeniem, który obudowuje właśnie ten rdzeń DNA istoty wielowymiarowej. Czyli w naszym życiu nie rządzi, nie dyktuje życia, nie projektuje życia nasze rdzenne DNA, tylko wyrobiony myślokształt, który jest bardzo silny, skostniały, bardzo mocno funkcjonujący, przejmujący zadanie naszej świadomości, podświadomości i nadświadomości. To jest to przekonanie, że nie jestem dość dobra i jestem zła, więc energia tego programu, tej roli jest destruktywna w naszym życiu, ponieważ nie wiemy, kim jesteśmy, nie kochamy siebie, karcimy siebie, krzywdzimy siebie, wchodzimy w krzywdzące relacje. Na poziomie świadomym tworzymy relacje z innymi ludźmi na podstawie traumy, czyli wciąż mamy przymus tworzenia relacji, które nas traumatyzują, żeby udowodnić sobie na głębokim poziomie nieświadomym, że jesteśmy złymi ludźmi. I to jest, wiecie, najcięższy kaliber. Parentyfikacja jest najcięższym kalibrem, najcięższą formą agresji wobec dzieci, wobec nas, już dorosłych dzieci, ale my ten mechanizm na poziomie nieuświadomionym, o zgrozo, przenosimy na własne dzieci, czyli robimy to samo naszym dzieciom, czyli parentyfikujemy ich, ograniczamy ich możliwości, ograniczamy ich wolność, nie dajemy im tylu doświadczeń, ile one potrzebują, żeby wyrosły na zdrowe osobowości, wielowymiarowe istoty. Dokładnie im robimy to samo, co nam robiono. I mało tego, jednym z takich efektów ubocznych parentyfikacji w dzieciństwie jest u osób dorosłych tak zwane zjawisko people pleaser, czyli osobowość zależna i osobowość zasługująca, cały czas zasługująca, czyli osobowość obsługująca świat zewnętrzny innych ludzi, czyli służalczość, służebność. I takie osoby, wydawałoby się, wysoko wrażliwe, często uważają się za ofiary. Owszem, w pewnej przestrzeni są ofiarami swoich rodziców, swoich rodzin, że zmuszono ich do tej roli, ale jakby patrzeć już na osoby dorosłe, to z tych ofiar stają się oprawcami swoich rodzin, bo mają nerwice, te osoby mają nerwice, mają kompulsje, przymus zasługiwania na to, żeby poczuć się ważnym. I poczucie ważności budują na przestrzeni, im więcej zrobię dla innych, tym bardziej będę czuła się istotna i ważna dla samej siebie. Więc na poziomie nieświadomym odbierają moc sprawczą, moc decydowania, wmawiają w sposób agresywny na poziomie nieświadomym, że bez nas inni nie dadzą sobie rady, że oni muszą, wręcz wymuszamy, żeby czuli, że my jesteśmy im niezbędni. Więc często właśnie tacy ludzie w ich przestrzeni wychowują się kalekie dzieci, kalekie w cudzysłowie, czyli niezaradne, nieporadne, nie szukające rozwiązań, ponieważ, przepraszam, nie dajemy, czy takie osoby nie dają dobrego wzorca usamodzielniania. I to jest przykre. Więc jeśli odnajdujemy w tym, co powiedziałam, kawałek siebie, że jesteśmy people pleaserami, że mamy przymus niezdrowy, neurotyczny, lękowy pomagania innym, a później pomstujemy, że jesteśmy tego ofiarą i robimy to na poziomie nieświadomym innych, a teraz uświadomimy sobie to, że
kastrujemy na przykład swoich mężów, że kastrujemy swoje dzieci, że wykonujemy za nie pewne rzeczy, które mogłyby już zrobić, mogłyby sobie już same poradzić z jakimś problemem. Nie zachęcamy w ogóle do samodzielności, samowystarczalności, wręcz przeciwnie, zagarniamy jak te kwoki pod skrzydła i niechętnie wypuszczamy na przestrzeń dorosłej realizacji siebie, też jesteśmy toksyczni w tym. I trzeba się temu bardzo mocno przyjrzeć, wyjść z tej roli i zacząć rozdzielać się z tym światem, który został zaproponowany przez nasze rodziny urodzeniowe i wejść w świadome, obserwujące, korygujące nasze zachowania pod kątem zwracania sobie wolności i dorosłości i zwracania możliwości dorastania naszym partnerom, naszym dzieciom przede wszystkim, naszym zwierzętom, bo tutaj ten program się odpala, gdzie my cały czas mamy uwagę na nasze zwierzęta, co, jak, kiedy, najchętniej na smyczy, zniewalać, przytulać, nie dawać oddechu. Dobrze, więc słuchajcie, to jest taki czas, kiedy właśnie ten program People Pleasera, ale też program parentyfikacji, zamiany ról, musimy dotknąć z otwartymi oczami. O tym zjawisku psychologia mówi od dawna, dlatego zachęcam Państwa do tego, żebyście samodzielnie, jak studenci już, bo już jesteście studentami życia, nie jesteście ani w liceum, ani w szkole podstawowej, tylko już jesteście studentami życia. Taka już przestrzeń przed Wami jest otwarta. Poszli do biblioteki wiedzy i ogarnęli ten temat. Jak najwięcej nauczyli się, przeczytali na temat parentyfikacji, na temat zamiany ról, na temat właśnie people pleaserów, czyli zasługiwaczy, żeby mieć świadomość, jak te programy wyglądają i są opisane przez innych ludzi, którzy pewnie sami przez to przeszli albo obserwowali to u swoich pacjentów, klientów. Jest to dobrze opisane. Chodzi o to, żebyście mieli wiedzę, bardzo dokładną, bo tutaj ja ruszam temat i zapraszam Państwa do tego, żebyście sami poszukiwali dalej już tej wiedzy. Żebyście się nią zasycili i wychodzili z tego programu. I to jest taki czas, kiedy to wszystko wjedzie, kiedy to złapie za gardło, kiedy ta wolnościowa Wasza część, jednak ta istota wielowymiarowa, ten trzon wasz jest tak silny, że on od środka będzie rozwalać właśnie te wszystkie programy, a szczególnie ten, o którym dzisiaj mówię, i będzie ta energia wasza rdzenna prowadzić was do tego, żeby odszukiwać już nowe wzorce zachowania, nowe wzorce tworzenia relacji z innymi ludźmi, ale żeby dobrać się do tych nowych wzorców, jednocześnie trzeba znać, co było nieprawidłowego, co w nas było skarłowaciałe, co powodowało, że inni przy nas karłowacieli. No i muszę Państwu powiedzieć, że od jakiegoś czasu tak sobie pomyślałam, tak skaczę może troszkę, ale uporządkuję to za chwilę, że chciałabym Państwu powiedzieć, że oprócz tego, że jestem osobą, która z wykształcenia jest pedagogiem specjalnym, do tego dokładam sobie tę zdolność, którą mam, takiego szybkiego i bystrego obserwowania rzeczywistości przed sobą i innych ludzi. To można nazwać darem jasnowidzenia czy jasnoczucia, to mam, to wykorzystuję w pracy, ale też jestem malarką. Jestem malarką i malarstwa rzeczywistego, ale przede wszystkim, słuchajcie, teraz weszłam w przestrzeń bawienia się, to nie jest dobre słowo, praktykowania malarstwa energetycznego, które pokazuje mi, czyli maluje nowe wzorce, kosmiczne wzorce, związane właśnie z DNA wielowymiarowej
istoty. I te rysunki są futurystyczne. Na tych rysunkach, żeby dobrać się do nowych wzorców, nie może być nic, co nam przypomina cokolwiek z tej rzeczywistości ziemskiej. Nie mogą być to żadne symbole, które są właśnie praktykowane w malarstwie rzeczywistym, jak na przykład te maki czy inne rzeczy, które się odzwierciedla jak z fotografii. To malarstwo proponuje inny aspekt, wybudzenia innego aspektu, który w nas tkwi, inteligencji kosmicznej. Więc żeby do niej dojść, te rysunki są futurystyczne, te rysunki są do niczego niepodobne. Ba, często te rysunki, które malują nowe wzorce, my ściągamy tą informację, one nam się nie podobają, bo do tego wykorzystujemy nowe połączenia neuronowe, których nie znamy, mogą nas przestraszać, Tujemy nowe połączenia kolorystyczne, których nigdy nie użylibyśmy w sposób świadomy. Jest to malarstwo w pewien sposób z przestrzeni pewnej transowości. Wchodzimy w trans i ręka sama sięga po kolory, sama sięga po wzory, i ta energia tych obrazów jest bardzo silna, jest rozwalająca stare struktury i natychmiast wprowadzająca w nasz mózg bodźce, które były do tej pory uśpione, które nie były rozwijane poprzez to, że wychowywaliśmy się w pewnych sprecyzowanych warunkach społecznych, ekonomicznych, kulturowych, rodzinnych, więc tylko część mózgu była aktywna, żeby móc powielać te programy. W związku z tym część naszego mózgu nie jest aktywna i w tej chwili poprzez te rysunki sprawdzam to, co się sprawdza, bo robię warsztaty i widzę, jak to działa u innych kobiet, nie tylko u mnie. I te rysunki stymulują nowe ośrodki, które są odpowiedzialne za zupełnie inną jakość rozumienia rzeczywistości, działania. Przede wszystkim proponują nam działania. Nie zastój, tylko działania z nowej przestrzeni. I teraz Państwu pokażę te rysunki, bo tych rysunków jest już dużo. Już kiedyś mówiłam w audycji, że to jest moja rutyna. Ja codziennie rano wstaję, temat jakiś się wydobywa w mojej głowie i ja go natychmiast rysuję w wersji skarłowaciałej, czyli robię zawsze dwa rysunki. Wersja skarłowaciała, jak to na mnie działa, i nowa wersja, czyli wchodzę w pewnego rodzaju trans, wyciszenie, sięgam do tej mojej inteligencji kosmicznej i rysuję rysunek, który już jest wzorcem, który natychmiast w trakcie rysowania zmienia struktury myślowe, zmienia aktywizację mojego mózgu w innych przestrzeniach, które są potrzebne do tego, żeby ten wdruk już działał, już poprzez ten wdruk, żebym realizowała siebie w życiu. I teraz Państwu króciutko pokażę moją wystawkę, jakiego typu są te rysunki, i zaraz powiem, dlaczego o tych rysunkach mówię. Poczekajcie chwilkę. Zaraz Wam pokażę. O, słuchajcie, to jest moja biblioteczka, to jest wszystko ze szkłem, i tu są właśnie te rysunki, które do niczego nie są podobne. Mają bardzo mocną, wręcz powiedziałabym na samym początku, tak to odczytywałam, agresywną energię. Dobrze. Nie wiem, czy mnie było słychać, ale mam nadzieję, to jeszcze raz powtórzę, bo nie wiem, czy to było słyszane. Te rysunki, kiedy je rysowałam, i za każdym razem, jak już powstało to dzieło, można powiedzieć, energetyczne, nie podobało mi się to. Wybudzało we mnie takie, wiecie, confuse, takie nie wiadomo jakie emocje, bo te wzory do niczego nie były podobne. I te rysunki, jak stoją na przykład 2 dni, one pracują, to znaczy mózg stymulują w pewnych ośrodkach i całe ciało pracuje. I po 2 dniach one są zasymilowane, czyli ten wzorzec już został przyjęty jako coś normalnego. I muszę Państwu powiedzieć, chcę Państwu powiedzieć, że to nie jest fantazja, że one działają. One po prostu naprawdę zmieniają nasze konstrukty zachowania. I dzięki nim robię rzeczy,
wykonuję rzeczy, czy mówię rzeczy, czy zakreślam w taki sposób swoje granice, które nigdy wcześniej dla osobowości, która była people pleaserem i była absolutnie zależna i tworzyła relacje na przestrzeni traumy mojej, traumy innych ludzi, czyli cały czas grzebała w problemach, cały czas była ściśle związana z problemami, rozwiązywaniem problemów innych ludzi. Na ten moment, słuchajcie, te zachowania, które w tej chwili w sposób taki niezależny nawet ode mnie samej przychodzą, bardzo mnie cieszą, ponieważ potrafię postawić granice, potrafię odseparować się od problemów innych ludzi, potrafię skoncentrować się na aktywności w swoim własnym życiu, skoncentrować się na aktywności, żeby zrealizować swoje własne potrzeby, swoje własne projekty. Pomagają mi te rysunki skoncentrować się na tym, żeby utrzymać stałą energię do działania, żeby wytwarzać skupienie, żeby wytwarzać dopaminę, która jest niezbędna, której mi całe życie brakowało do realizacji swoich zamierzeń, a nie zamierzeń innych ludzi. Więc dlaczego ja powiedziałam o tych rysunkach? Kochani, bo mam ogromną potrzebę spotkać się z Wami osobiście, spotkać się z ludźmi w ogóle, nie tylko z kobietami, ale z ludźmi osobiście. I wydarzy się to w listopadzie, gdzie przyjadę do Gdyni i w Gdyni zorganizujemy warsztaty z malarstwa energetycznego, z malarstwa wzorców, nowych wzorców, kosmicznych wzorców, wzorców kosmicznej inteligencji, żeby uczyć się tych wzorców na poziomie wizualnym, które pobudzają ośrodki w naszym mózgu nieaktywne do tej pory i żeby to, co było nieaktywne, stało się aktywne, w związku z tym na stałe powstanie rozłam w naszym życiu, czyli stare życie umrze, tak naprawdę umrze, a pojawi się nowe życie. I kiedyś tam w przeszłości popełniłam taką audycję, która mniej więcej tutaj napisze tytuł, ale chodziło o to, że w jednym wcieleniu, inaczej, żyjemy w tak ciekawych czasach, że w jednym wcieleniu, w jednym ciele będziemy mogli przeżyć dwa absolutnie różne życia. I te rysunki właśnie mnie pomagają i myślę, że pomogą wielu ludziom właśnie w tym, żeby ten rozłam stał się jak najszybciej, jak najmniej bolesny i żeby jak najszybciej już być w jednym ciele, w zdrowym ciele, mieć zdrowego ducha, dobrać się do indywidualnego DNA i przeżyć swoją nową historię w tym samym ciele, w tym samym miejscu, ale w zupełnie innym oprogramowaniu. Także będziemy widzieć się w listopadzie, na początku listopada. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani w ogóle takim warsztatem malarstwa energetycznego. Będziemy malować na wielkich płótnach i te obrazy będziecie sobie zabierać do domu, żeby one pracowały na Was. Myślę, że to będzie wspaniałe spotkanie. Dobrze, co ja bym chciała jeszcze powiedzieć? To jest pierwszy temat, który ruszyłam, czyli malarstwo energetyczne, people pleaser, parentyfikacja, która w tej chwili bardzo będzie wyostrzona, jakby przez lupę będziemy to wszystko widzieć, przez mało tego, nie tylko przez lupę, ale przez mikroskop powiększający. Także szykujcie się, kochani, do tego, bo to wszystko po prostu wylezie. Drugi temat, który chcę ruszyć, bo jest bliski mojemu sercu i to obserwuję i te myśli po prostu przychodzą i właściwie chyba jest już moment, żeby o tym opowiedzieć. Znowu idę do tego 2023 roku, bo to będzie rok bardzo ważny, nie tylko dla kobiet, ale również dla mężczyzn, bo ta rola mężczyzn też się zmieni, dlatego że kobiety zaczną naprawdę bardzo mocno się uwalniać z różnych stereotypów,
osadzenia kobiety w rzeczywistości. Ja nazwałam ten rok w swojej głowie rokiem kobiet, ale też rokiem Czerwonego Krzyża. Mówię to alegorycznie. I teraz tak, dlaczego uważam, że będzie to rok kobiet? I to nie tylko w pozytywnym, słuchajcie, tego słowa znaczeniu. Dlatego, że ruch wyzwolenia kobiet bardzo silnie się zacznie. A wiecie, że nie wszędzie ruchy wyzwolenia kobiet i w zrozumieniu archetypowym to są wszystko łagodne ruchy. Raczej nie czuję łagodnych ruchów, natomiast czuję ruchy bardzo drastyczne, bardzo chirurgiczne i jakby to określić, krwawe. Więc te maki nie przez przypadek wymalowałam, bo cały czas za mną. Ja uwielbiam maki, ale one mają dla mnie takie, wiecie, duże znaczenie symboliczne i kojarzę je nie tylko z Łąką, ale też z piosenką Czerwone Maki na Monte Cassino. Jeśli nie znacie, to można sobie to znaleźć na YouTubie, tę piosenkę. I to jest o przelanej krwi. I ten rok Czerwonego Krzyża to też jest rok, gdzie wielkie akcje humanitarne będą widoczne, akcje pomocowe będą widoczne, nie tylko związane w ogóle z ruchami wojennymi, ale też. I bardzo dużo tematów związanych nie tylko z wojną, która toczy się za naszymi granicami, ale w ogóle z działaniami wojennymi na całym świecie, ujawnią ogromną tragedię i o ogromne nadużycia na każdym polu, jeśli chodzi o kobiety. Kobiety przestaną być bezradne. Kobiety zaczną o tym bardzo mocno mówić na całym świecie. A ja to mówię, że to jest rok zrzucenia burki. Ale to nie tyczy tylko, słuchajcie, moi drodzy, kochani odbiorcy, słuchacze krajów muzułmańskich. To jest archetyp, burka, to jest przenośnia, archetyp uwięzienia kobiety w drugorzędnej roli na świecie. W religii katolickiej dokładnie dzieje się to samo. Kobieta jest stworzona z żebra Adama. No, Adasiowi się nudziło, więc Bóg, mężczyzna, stworzył mu kobietę i tyle na ten temat, więc narcystyczny, psychopatyczny świat kulturowo, który jest światem przekrzywionej, zbrodniczej męskiej energii, zostanie rozwalony, ale nie będzie to bezkrwawe. I tyle na ten temat, słuchajcie, bo ciężko mi jest o tym mówić, bo ta melodia brzmi mi w uszach. Czerwone maki na Monte Cassino, że będą czerwieńsze te maki, ale ukochuję wszystkie kobiety, które wzięły sobie na to wcielenie zadanie pomagania innym, ale przede wszystkim dla siebie to robią zrzucania burek. Burka jako symbol międzynarodowego właśnie uwięzienia kobiet w pewnych stereotypach. Utulam, ten obraz jest namalowany dla wszystkich nas, ale na tym obrazie też namalowałam właściwe relacje między kobietą a mężczyzną, gdzie kobieta i mężczyzna stoją na jednej przestrzeni. Może przyniosę ten obraz bliżej. Kocham ten obraz. Może i wy pokochacie. Poczekajcie. Już jest. Widzicie? Ja nie wiem, co wy widzicie, bo ja teraz was nie widzę. O, widzicie? Jeden i drugi mak. Ten z pręcikami czarnymi. To jest dla mnie mężczyzna.
A ta zwinięta kobieta, zwinięta, właściwie taka, wiecie, bardziej skomplikowana, więcej tych płatków, nie musi być taka otwarta do mężczyzny. Mężczyzna, jak widzicie, się otwiera do relacji. Mężczyzna otwiera się na relacje z kobietą, wspiera tą relację, zachęca do tego, żeby się przybliżyła, czyli to mężczyzna podąża za kobietą i stwarza taką energię, żeby kobieta chciała przed nim otworzyć się. Dopóki mężczyźni będą agresywnie zawłaszczający kobietę, to kobieta zawsze będzie na nich zamknięta. Jeśli mężczyzna w mojej percepcji energetyczno-ideologicznej będzie istotą, która daje przestrzeń, daje miłość, daje wsparcie, daje energię do otwarcia, to narodzą się nowe, przepiękne wzorce w tej nowej przestrzeni po przełomie. Także dzisiaj to tyle, moi drodzy. Dziękuję, że mnie wysłuchaliście do końca. Nawet czerwoną mam bluzkę dzisiaj, ze względu chyba na ten rok, 2023 rok, który będzie rokiem humanitarnym Czerwonego Krzyża. No to tyle. Zawiesiłam się troszkę. Potrzebuję chyba pójść, zejść z wizji i pomyśleć o tym wszystkim, co tu powiedziałam. Ale zanim to zrobię, dziękuję. Proszę o komentarze, bardzo chętnie je czytam. To są ważne rzeczy dla mnie, żeby mieć z Wami korespondencję. I to, co jeszcze chcę powiedzieć, to bardzo Państwa zapraszam na sesje indywidualne jasnowidzenia, na których wiele się dzieje. Tak jak już Państwu kiedyś mówiłam, naprawdę tam są wspaniałe wskazówki. Ja rysuję Waszą energię zanim spotkamy się na wizji, czy usłyszymy się o określonej godzinie, o ustalonej godzinie. Już sobie rysuję, z czym przychodzicie, co trzeba Wam podpowiedzieć. Wy możecie sobie pytania przygotowywać, to jest fajne. Możecie precyzować Wasze zainteresowania, to jest super. Ale i tak ja tutaj w tej przestrzeni przejmuję troszkę może dowodzenie i mówię w taki sposób, żebyście Wy właśnie przeszli swój przełom. Zostawili stare schematy, aktywizowali mózg w obszarach, o których Wam zawsze opowiem, co trzeba zrobić, co trzeba przepracować, daję wskazówki, jak, żebyście jak najszybciej dostali się do tego drugiego już wcielenia, które jest w tym samym ciele, być może w tym samym miejscu, ale z zupełnie innymi wzorcami. Pokochajcie ten obraz. Będzie mi bardzo miło, jak go pokochacie, tak jak ja go kocham i codziennie z mojego łóżka na niego patrzę, podziwiam i zasycam się jego energetyką. A w ogóle, wiecie, ja nigdy tak, wiecie, brązów, takich kolorów ziemi, wiecie, znacie mnie, ja to po prostu wyrąbane w kosmos kolory, ale coś się zmieniło. Monochromatycznie, spokojnie kolory ziemi do mnie przychodzą z jakiegoś powodu. Kochani, ściskam, nie rozgaduję się, chociażbym tu z Wami cały dzień siedziała. Buziaki. Do zobaczenia na sesjach indywidualnych. Pa!